Minęły 4 miesiące, odkąd filmowałem ten ul i pszczoły tutaj z niego latające bardzo intensywnie w połowie października zeszłego roku. W tej chwili temperatura powietrza wynosi, proszę zobaczyć ile. Widać na termometrze 3,3 stopnia. Zobaczymy, czy da się zmierzyć temperaturę wewnątrz ula. Proszę popatrzeć. Wyraźnie rośnie temperatura. Pszczoły latają i coś tu się dziwnego wydarzyło, bo chyba jakiś intruz im przyszedł, bo wylotek jest dziwnie zabrudzony. Potrzebują wody prawdopodobnie, bo mimo takich temperatur latają. Ten bałagan na wylotku u dołu to nie jest sprawa pszczół. Prawdopodobnie mysz się tutaj dostała. Zaraz zobaczymy. No niestety jest bałagan i kubki mysie są, czyli gdzieś tutaj do ula się dostała. O. Pszczoły latają. Zobaczymy, co w tym ulu się dzieje. Pierwsze zajrzenie po zimie. Ocieplenie. Spróbuję zdjąć i zobaczymy, czy przeżyły. Dałem im tutaj ramkę poziomo leżącą w grudniu zeszłego roku, czy nawet trochę wcześniej, bo były wysoko, ale śladu życia nie widać i termometr niestety pokazuje temperaturę wewnątrz około 1,5 stopnia, czyli prawdopodobnie ten rój padł, nie wiadomo dlaczego, zobaczymy. Gdy podniosłem ocieplenie, było całkowicie cisza i żadnych pszczół nie było widać, ale poruszenie spowodowało, że w tej chwili słychać jak szumią i są na wierzchu, a temperatura, proszę popatrzeć, jak ładnie pokazuje, czyli wygląda na to, że przeżyły. Nie będę je karmił kandem, tylko dam po prostu, tak jak poprzednio, ramkę skrajną, którą wyjęłem na jesieni. Położę tak, że one będą miały do niej dostęp do pokarmu. I przykrywam, ponieważ wygląda na to, że sobie jak do tej pory poradziły. Zdjąłem już ocieplenie tylko na chwilę i okazało się, że zajmują nawet skrajną ramkę, czyli jest bardzo dobrze i tam pokarmu zaglądałem, mają dużo. Także zabiorę im ramkę, która jest z pokarmem do innego ula, bo w jednym z uli pszczoły wyszły pod wierzch i trzymają się już praktycznie biorąc na ociepleniu, próbują coś budować. Zobaczymy, jak to pójdzie. Niecałą godzinę temu w cieniu temperatura wynosiła 3 stopnie. W tej chwili już jest 10 stopni, ale zobaczymy, jaka jest temperatura ziemi. Zaraz będzie pomiar się zmieniał, bo to jest temperatura, która mówi o gradientach, jakie występują między gruntem a powietrzem. Jest połowa lutego 2015 roku. Ostatni raz tą pasiekę i ten ul filmowałem 4 miesiące temu. Pszczoły, jak widać, przeżyły. Mimo że temperatura jest w granicach 8-10 stopni, latają bardzo intensywnie. I sprawdzałem mały zapas pokarmu. Te pszczoły miały przygodę niemiłą.
Mianowicie mysza się do nich dostała. No, tak bywa czasami. My ludzie widzimy inaczej świat niż zwierzęta i na pewno zupełnie inaczej aniż wszystko to, co lata. Wszystko to, co lata, musi widzieć szybciej i zupełnie inaczej niż ludzie. Ptaki chyba widzą około 10-krotnie szybciej niż my, 8-10-krotnie. Ilokrotnie szybciej widzą pszczoły, trudno ustalić. W każdym razie, jak oglądamy pszczoły w realnym czasie, to wygląda i świat zupełnie inaczej, zwłaszcza świat lotów, aniż wtedy, kiedy puszczamy to w zwolnionym tempie. Jest to niewiarygodna przyjemność obserwować zarówno na żywo, jak i później odtwarzać powoli. Ta zima była nietypowa. Jesienią zeszłego roku pszczoły bardzo długo miały możliwość latania. Dodatnie temperatury były jeszcze w drugiej połowie października, gdzie w normalnym roku zwykle już wtedy one zawiązują kłąb zimowy. Bałem się trochę, że nie ułożą sobie dobrze pokarmu na zimę w związku z tym, bo jeśli matki czerwią, to w środku zostają dziury później bezpokarmowe, a już nie ma jak wtedy skarmić. Późno jesienią czy początkiem zimy już się właściwie pszczół nie karmi. Wprowadziłem w zimę 6 rodzin pszczelich, wszystkie 6 ładnie przezimowało. Udało mi się w zeszłym roku wymienić 3 matki. W tym roku planuję wprowadzić nowe linie. Zobaczymy, jak się będą sprawowały w tym terenie, gdzie jestem, nad rzeką Wilgą. Czy można przewidywać, jaki będzie rok? No niestety nigdy nie wiadomo w pasiece. Może być równie tak, że z ula się weźmie 2-3 litry miodu i to wszystko. A może być taki rok, że się weźmie 20-25 litrów z jednego ula. I tutaj na to nie ma silnych. Po prostu decyduje przy nawet najlepszych umiejętnościach i najlepszych rasach pszczół przede wszystkim pogoda. W zeszłym roku nie kwitły lipy, nie miedziły klony, praktycznie biorąc prawie nie było spadzi, albo była bardzo późno jesienią. W związku z tym przewidywalność, co będzie, to nawet wtedy, kiedy już jest miód w ulach, to czasami zdarza się, że go wybrać nie można, bo przychodzi załamanie pogody i trzeba zostawić tak pszczołom wszystko, żeby miały z czego żyć i przetrzymać ten czas niepogody.